wróciłam, wszyscy żyją w strachu i nawet nie próbują nic stworzyć. No dobrze, dziękuję za informację. Jesteś wolna. Dziękuję. Dobra, a więc zafiertujcie po parę osób, powiedz im plan i wszyscy spotykamy się dzisiaj o 2:55. Midnight, ty pójdziesz z Zephyrem i przygotujesz 600 osób. A ty, Erin, to pracuj naszej walce. Rozejdź się do zadań. Słaba klacz. Głupi kucyk. Nie umiesz walczyć. A ty normalnie chodzić. Możecie przestać się kłócić. To bez sensu. Dajecie maluchowi zły przykład. Tak to syn szefa, więc co za różnica? Pewnie diabł mu już dawno wpajał do głowy, że wróg to wróg i te inne. Rzeczywiście, ale i tak przesadnie, bo już mnie głowa od tego woli. Okej, wszyscy? Tak, sprawdziliśmy listę już 5 razy. W takim razie idziemy. Rivia, jak mogłaś? Rivia! Elin! Gratuluję! Mogę iść z wami? No nie zostawimy malucha. Wygraliśmy. Zgadzam się, a teraz wracam do szpilku lotu. Midnight, zwołasz zebranie? Wiesz już, kogo damy na króla? Jest wśród nas jedyny syn poprzedniego króla, Silver. No dobrze. Witam tu wszystkich zgromadzonych. Jak pewnie wiecie, król został obalony. Jednak został jego syn i myślę, że należy mu się władza. A oto przed wami król Silver. Witam, moi drodzy. Mam nadzieję, że nasze królestwo wzrośnie za mojego panowania. Jednak chciałbym podziękować paru osobom. Dzięki nim tu mogę teraz stać. Jako pierwszy mój rozkaz będzie obalenie podziału na rasy. Przez to już wiele osób wycierpiało. Rivio, Zephyrze i Midnight, dziękuję wam. W końcu ci się należy. No właśnie! To niby piękne, cieszę się, że was poznałam. Lecz pora na mnie. Odwiedź nas z czasem. Będę was odwiedzać. No to ja się zbieram. Do zobaczenia. Tylko, że nie ma Erina. To kto siądzie na tronie? Jak to? Rivia. Ja? A czemu nie Lia na przykład? Bo to ty ocaliłaś Feoria. Nie wiem, czy jestem na to gotowa. No co ty? Jesteś mistrzem z tobą. Macie rację, spróbuję. Witam wszystkich. Niestety Erin zginął podczas ostatniej wyprawy, jednak parę osób zdecydowało, że to właśnie ja mam być nową królową.
Chciałbym znieść nakaz ras. Tak jak to zrobił nowy król Feori. Obiecuję wam pokój i dobre sprawowanie. Dobrze, dziękuję za informację.